jeden występ w finale A w Szwecji, w Linköping i czwarte miejsce. Raz jeszcze przypomnienie dorobku punktowego. Wielsen 77, Hamill 70, Hancock 54 i Kram 14. I oto finał A piątej imprezy z cyklu Grand Prix. Kto będzie zdobywcą Grand Prix Anglii? Przekonamy się za chwilę. Wielsen, Kram, Jason Kram. Ruszył najlepiej, ale już w pie po pierwszym łuku jest w przodzie Hans Nielsen. Zaskoczony, wzięty w krzyżowy, jakby ogień, wyprzedzony naraz przez dwóch zawodników i przez Krampa, i przez Hamilla, ale nie rezygnuje. Kramp, Jason Kramp na czele, za nim jest Nielsen, tuż, tuż za Nielsenem jest Hancock, a Hamill spadł na ostatnie, czwarte miejsce. Wściekle atakujący Amerykanie jadącego tuż przed nimi Nielsena. Nielsen na drugim miejscu musi twardo walczyć. Musi twardo walczyć o utrzymanie tej lokaty. No a Amerykanie toczą także swoją wojnę. Teraz Hamill wysunął się przed Hancocka. I tak kończy się niespodziewanym triumfem Jasona Krampa Grand Prix Anglii. Nielsen drugie miejsce. Na trzecim Hamill i na czwartym Hancock. Niespodziewany, ale ogromny niewątpliwie sukces Jasona Krampa, który... O właśnie, tak potrafi się cieszyć Jason Kramp ze swojego sukcesu.